Радко Сюровський, головний помічник, але теж напасник, оборонця, якщо де треба, то і на бранця заграємо. Ким хотів зостати бенном дітським? Завжди хотів зостати півкаджем, але не вийшло. Co robisz zazwyczaj przed meczem? Koncentruję się. Jeśli miałbyś określić siebie jednym słowem, jakiego byś użył? Kozak. Masz jakieś tatuaże? Nie. Jakie jest twoje największe marzenie? Żeby moje dzieci wyrosły na porządnych ludzi. Ulubiony sportowiec? Michael Jordan. Ulubiony zespół zagraniczny? FC Barcelona. Najlepszy kumpel z drużyny? Kilku jest, także nie chciałbym nikogo wyróżniać. Twoje pierwsze wspomnienie związane z Polonią? Tumany kurzu na Saharze, której już nie ma. Której zostało tylko wspomnienie już. Gdybyś nie grał w piłkę, zostałbyś? Trudno pytanie. Gangsterem chyba. Człowiek, którego podziwiasz, to? Jan Paweł II. Masz jakąś ksywkę? Kosior. Twój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu? Siatkonogę chyba lubię najbardziej grać, ale nie mam kiedy za bardzo. Jedna rzecz, bez której nie mógłbyś żyć? No to na pewno bez mojej rodziny. A rzecz, którą zawsze zabierasz ze sobą na wyjazdy? Karty do gry. Z jaką drużyną chciałbyś się kiedyś zmierzyć na boisku? No to z Barceloną. Jakie jest twoje ulubione święto? Boże Narodzenie. Masz jakiś ukryty talent? Nic mi o tym nie wiadomo. A w czym jesteś kompletnie beznadziejny? W rysowaniu. Umiesz gotować? Nie. Ulubione danie? Pizza. Wymarzone miejsce na wakacje? Malediwy. Ulubiony film? Dzień Świra. Rzecz, która najbardziej ci irytuje? Obuda. Najlepszy prezent, jaki dostałeś w życiu? No, mam nadzieję, że jeszcze dostanę. Jakiej muzyki słuchasz? Każdej w zasadzie. Rodzina dla ciebie to? Sens mojego życia i największy skarb. Polonia dla ciebie to? Drugi dom. Drugi sport po piłce nożnej? Narciarstwo. Blondynki czy brunetki? Zdecydowanie brunetki.